Rosną ceny nawozów. Problemem jest także ich dostępność. Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do ministra rolnictwa o natychmiastową interwencję. Żniwa w Polsce dobiegły końca. Plony pomimo problemów z nawozami są zadowalające. Wynika to przede wszystkim dlatego, że Polska jest krajem, który nadal jest związany z silną produkcją rolną, produkcją zwierzęcą, dzięki czemu ten azot w trochę innej formie nawozów naturalnych. Mówiła dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska. Nie wszyscy rolnicy mogą sobie jednak pozwolić na naturalne nawożenie, a ceny sztucznych nawozów spędzają sen z powiek wielu rolnikom. Cena pszenicy waha się w granicach 1550-1580 zł. A cena saletry jest w cenie 4400 zł. To proszę sobie przeliczyć, za jedną tonę pszenicy, ile rolnik kupi saletry? Zaledwie ile? 250 kg? Problem z zawyżonymi cenami nawozów pogłębia ich dostępność na rynku. Według Krajowej Rady Izb Rolniczych magazyny świecą pustkami. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany do czasu jesiennych siewów, możemy stanąć w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego, mówi w rozmowie z naszym dziennikiem prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Nie znajdujemy nawozów wieloskładnikowych, brakuje soli potasowej i fosforowej. Składy są praktycznie puste. Podobnie magazyny rolników. Zwróciliśmy się do wicepremiera Henryka Kowalczyka o pilne przyjrzenie się sprawie i podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia dostępności na rynku nawozów mineralnych. Brak nawozów w punktach sprzedaży jest wielkim problemem dla rolników i zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego. Resort rolnictwa zapewnia, że to stan przejściowy. Jest dzisiaj okres, w którym zainteresowanie nawozami jest znacznie większe i to w niektórych miejscach powoduje to, że tych nawozów czasowo brakuje, natomiast myślę, że nie dojdzie, nie ma takiej na razie sytuacji, w której miałoby tych nawozów braknąć. Mówił wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Cieciura. Powód rosnących cen nawozów to efekt sankcji nałożonych na rosyjskie węglowodory. Polska większość surowców do ich produkcji sprowadzała z Rosji i Białorusi. Importowała je również z Chin, ale państwo środka znacznie ograniczyło ich eksport. Taka sytuacja doprowadziła do znaczącego wzrostu cen produkcji nawozów. Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej uruchomiła program wsparcia dla rolników na zakup nawozów. Rząd przeznaczył już na ten cel 3,5 miliarda złotych. W tym momencie wypłaciliśmy już 300 tysiąc rolników te pieniądze. To jest około prawie 2 miliardy złotych. Chcielibyśmy, żeby do połowy września wszystkie pieniądze zostały wypłacone. Pomimo tej pomocy większości rolników nie stać na zakup odpowiedniej ilości nawozów. Wyprodukowane nawozy muszą być w cenie dostępnej dla zwykłego rolnika, zwykłego producenta. Dlatego, że rolnik decydując się na zakup nawozów, musi taką decyzję podjąć w oparciu o rachunek ekonomiczny. Problem z nawozami nie dotyczy tylko Polski. O współpracę wszystkich rządów i sektora prywatnego apeluje sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Bez nawozów w 2022 roku może nie być wystarczającej ilości żywności w 2023 roku. Uzyskanie większej ilości żywności i nawozów z Ukrainy i Rosji ma kluczowe znaczenie dla dalszego spokojnego funkcjonowania rynku towarowych i niskich cen dla konsumentów. Brak stabilizacji na rynku nawozów może doprowadzić do bardzo poważnego kryzysu żywnościowego.